Hej, witam was serdecznie, z tej strony Hallak. Słuchajcie, moi drodzy, dzisiaj czołgiem dosyć nietypowym bitewka. Znaczy, jest to niby zwyczajny, natomiast wcale tak często w bitwach nie jest widywany, a jeżeli już jest widywany, to niestety nie robi takich super, hiper wyników, jak niektóre inne medy 10 poziomu. Sam wygląd tego pojazdu jest zdecydowanie fantastyczny. O! Powiało grozą. To się mogło bardzo źle skończyć dla kolegi, jakby ta lodówka odpaliła tą rakietę swoją tutaj. Wybrałem tą bitwę dlatego, żeby wam pokazać, jak bardzo niezbalansowana i jak źle zrobiona jest ta mapka. Zobaczcie, jest początek bitwy właściwie, nawet nie minęła minuta i kolega już jest w takiej pozycji, że właściwie ma w zasięgu spotowania prawie całą mapę, a w zasięgu widzenia minimum połowę tej mapy, ale to minimum. Dodatkowo czołgi ciężkie dopiero wjeżdżają na górę. Zobaczcie, gdzie jest T-75 i zobaczcie, gdzie jest Mosiente, to już w ogóle. No niestety, no to jest właśnie taka mapa, gdzie czołg średni może w pierwszych 2 minutach bitwy już naparzać w dojeżdżające dopiero na pozycję pojazdy, które w żaden sposób nie mają tutaj osłony. Gdyby tu było jakieś wzniesienie pomiędzy tymi pozycjami, żeby nie można było strzelać, no to jeszcze. Kiedyś bardzo dużo było grania tam za latarnią. Za latarnią się gra fajnie, ponieważ tam artyleria nie ma bicia. Jeżeli jakieś ciężkie czołgi tam pojechały, to po prostu się trzepały tak długo, aż któraś drużyna przepchnęła tą słabszą. No i atakujemy dalej. Tymczasem obecnie bardzo często obserwuję, poczekajcie, zwiększę może mapkę, powiększę. Bardzo często obserwuję, że górka wodna, no niestety, no czołgi ciężkie nawet tam nie chcą jeździć, bo nie mają po co. Bo zdają sobie sprawę, że dojeżdżając na pozycję już mogą stracić połowę hapsa. Dodatkowo jeszcze artyleria tam może na początku bić, także no tragedia. Kolejną tragedią jest ta latarnia, która nigdy mi się nie podobała i nie rozumiałem, jak można zrobić coś takiego, że na prawie środku mapki zrobiona jest pozycja, gdzie wjeżdżają na skały gdzieś wysoko czołgi i po prostu z tych skał mają spota na praktycznie całą mapkę. No, bardzo dziwne zabiegi czasami Wargaming robi. Trzeba pamiętać, że to jest gra, która bazuje na przedziwnym systemie spotowania, prawda? Czyli jeden przeciwnik nas wyspotuje i my nie jesteśmy w stanie jego dostrzec, ponieważ ma jako zasięg widzenia większy i co więcej, spoza zasięgu tego widzenia widzi nas przeciwnik, a my jego też nie widzimy. No, jeżeli mamy taki system spotowania, to dawanie takich pozycji jest bez sensu moim zdaniem. Teraz powiecie, że zaraz, ale to niby co mają robić na tej mapie czołgi średnie albo czołgi lekkie, to już zupełnie. Oczywiście mapkę należałoby powiększyć moim zdaniem, tak żeby te czołgi średnie i... Znaczy średnie to mają co robić tutaj, nawet gdyby tą pozycję zlikwidować, gdzie jest kolega. I lekkie z nimi oczywiście dużo, dużo gorzej, więc powinna być mapka w którąś stronę powiększona. Najpewniej... Nie wiem, może od tej strony za latarnią, po prostu powiększona o dodatkowe 500 metrów na przykład, żeby lighty mogły sobie spokojnie tam dojechać. Natomiast tutaj powinno być jakaś zmiana, po prostu powinna być jakaś zmiana. Dodano tu kilka rzeczy, zobaczcie, no kolega teraz widzi całą ich bazę praktycznie, no tak. Gdyby chciał tak naprawdę, to mógłby tutaj w tego spota wjechać w drugiej minucie, w pierwszej minucie bitwy nawet mógłby wjechać i wyspotować absolutnie wszystko medem, co jest, prawda, no dosyć kiepskie. Potworzono właśnie takie miejscówki dla niszczycieli, które tam stoją i bezkarnie naparzają do przodu do czasu, jak się je wykryje. Wtedy są praktycznie bezbronne, nic nie mogą zrobić. Dla artylerii ta mapka też jest do dupy, bo artyleria może być wykryta na niej, tak jak mówiłem, w pierwszej minucie. Nie mają się artylerzyści gdzie schować, tam jest ta zatoczka tylko z prawej strony, patrząc z tej perspektywy, no rzeczywiście tam, o,
właśnie tam morze artyleria, no i zazwyczaj jest tam artyleria, prawda? Natomiast no, mapka ewidentnie została, że tak powiem, jeszcze skrócona tym wypiętrzeniem terenu na środku. Po prostu. Ona potrzebuje zdecydowanie powiększenia. No i z 7 z nim może być problem. No zobaczcie, kolega zrobił 5000. Tak naprawdę przez część tych strzałów był niewykryty. Bo jeżeli tutaj nic nie podjedzie, to po prostu bezkarnie się naparza na wszystko, co się dzieje dookoła tej latarni. O ile jest bicie. No, nie wiem. Czasami mam takie bitwy, że na dół pojedzie 70% drużyny i po prostu stoją. No bo jest zrobiony, to nie wiem, czy to nawet przepychaczem można nazwać. No tak jest to zrobione na dole tutaj mapeczka, że strach jest zaatakować, bo przeciwnik ma po swojej stronie krzaczory. O, ale mógł już się skontować trochę, jak już chciał strzelić. No cóż. Co do samego czołgu, no nie jest on zbyt popularny. Wydaje mi się, że w pewnym momencie jakiś buff dla niego będzie. Jaki buff? Być może taki, który spowoduje większą przyjemność z grania. Czyli na przykład szybciej skupiające działo, celniejsze jeszcze działo niż ma, bo pojazd jest naprawdę, naprawdę interesujący. Natomiast no, nie osiąga się nim takich aż wyników typu 10 tysięcy, które można zrobić innymi medami. Zdarzają się takie bitwy. Na tym się raczej nie zdarzają, czy też rzadziej się zdarzają. Czyli coś jest chyba na rzeczy. Czołg jest dosyć miękki oczywiście, jak na Francola przypadło. Zobaczymy, co z tym Badgerem. Myślę, że czeka go jakiś buff. No i w ogóle nie powiem o tym garnku, który jest u góry. To jest jak jakaś taka wieżyczka obserwacyjna jest. Dobra, kolega nie chce wyjechać. 514, rzeczywiście, no Badger potrafi rąbnąć, te 514 mógłby mu zrzucić, ale tu widzę, że jest amatorów dużo. A co, on już nie gra? Co to jest, czemu on tak... Dobra, kolega jeszcze upolował fraka, czyli 6 fragów jest. Bitwa szybka i pokazująca dokładnie to, o czym mówiłem, czyli ta środkowa pozycja. Ona jest oczywiście fajna dla meda, no bo tam można podjechać i przetrzebić te ciężkie czołgi, ciężkie wolne niszczyciele, okej. Ale gdyby ją powiększyć... Zresztą zobaczcie, ile mapki tutaj jest nieużywane przez tą wodę, prawda? Jednak tam za latarnią jeszcze jest cała kratka jedna wody, a w niektórych miejscach aż 3 kratki wody są. To też znacząco ogranicza, więc gdyby jeszcze to wybrzuszyć, byłoby fajniej moim zdaniem. Zobaczmy na wyniki. Jak widać, wpadł tutaj koledze medal Pasucciego, MK również zrobiona. No wiadomo, tego strzelania troszeczkę było. Proszę bardzo, 7428 uszkodzeń, 6 fragów, 1264. Praktycznie uszkodzenia zrobione dzięki pojechaniu właśnie jak najszybciej w wiadome miejsce, tak? W innym miejscu już taki ten wynik by nie był. Dalej mamy kolega bez konta premium, niestety zapłaci za tą bitwę minus 20 tysięcy. Czy ten czołg dostanie buffa, czy ta mapka zostanie zmieniona? Wydaje mi się, że kiedyś się tego doczekamy. Mam nadzieję, że szybciej niż później. I to tyle. Moi drodzy, dzisiaj coś tam sobie pogramy na streamie. To taka bitewka tylko rozluźniająca. Jutro może jakiś bardziej przydatny materiał na kanale się pojawi. Żegnam się z wami. Do usłyszenia.